kochani, zapraszam Was dzisiaj na wielki pojedynek. Mario kontra Luigi. Pierwsza część to będzie rozgrywka w Cymbergaia. A następnie przejdziemy na prawdziwy stadion, gdzie będzie ogień i będziemy musieli pokonać prawdziwego smoka. Mamy już przygotowane miejsce, gdzie zagramy w prawdziwego Cymbergaia. Potrzebuję zatem teraz jakiegoś przeciwnika. Kogoś, kto stanie po przeciwnej stronie i będzie ze mną rywalizować. A tym kimś będzie... Ta-dam! Oczywiście Iza z Mega Dyskontu. Jesteś gotowa na dzisiejszy pojedynek? Tak. Nie mogę się doczekać, aż wcielę się w rolę Luigi. Bardzo lubię Cymbergaia, więc dzisiejsza rozgrywka będzie mega. W takim razie zaczynamy zabawę. Zobaczcie, kochani, tak prezentuje się plansza i mamy tutaj punktację i gramy aż do 15 punktów. Dodatkowo tutaj jest nasz przyrząd do przesuwania krążku. No i każda z nas ma po 3 krążki w każdym kole. Zaczynaj, wybieraj, w którym chcesz grać. Może aha, jeszcze ważna rzecz. Są tutaj włożone baterie, włączamy przycisk i tutaj nam będzie wiało powietrze, co sprawi, że będzie się lepiej ten krążek poruszał po całej planszy. Startujemy! To nie jest takie łatwe, o, chciałam powiedzieć, a mam już pierwszy punkcik. Straciłam! Dobra, to będzie szybka rozgrywka. A, ty grasz tak na siłę. No właśnie tak chciałam. O nie! To jak prawdziwy Cymbergaj. Dobra, jakąś taktykę. Nie. Dwa, przesuwam sobie tutaj punkty. Ale Sylwii dobrze idzie. Tu jestem jak taki bramkarz i próbuję tutaj bronić tej mojej dobrze. Bramki. Mam jeden punkt. Masz jeden punkcik. Dobra, może jak dojdziemy do 3, to zmieniamy wtedy krążek tak, jakiś, tak. Co? Dawaj mi tego punkta. Zobaczcie, jak się chronimy. O, przed przybiciem punktu. O nie! Ta-da. Punkt numer 3. Odkładaj ten krążek, a ja sobie teraz wybiorę taki trójkąt. O! No zdobyłam od razu punkcik. Ile mamy? Ja mam 2, a ty? A ja mam 3. Zobaczcie, zupełnie inaczej on się zachowuje, jak się pięknie kręci, widzicie, na planszy. O nie! O, i chyba łatwiej punkty zdobyć, bo już od razu zdobyłyśmy nim, bo on szaleje, naprawdę. No nie, wbiłam sobie sama, widzieliście to? Piąty punkt dla mnie. O, no pięknie. Nie! Jest, trzeci dla mnie. Nie, nie dam ci. Jest! Dobra. 5 do 4. Bierz swoje. Ja teraz chcę gwiazdeczkę zobaczyć, jak zobaczymy, ona się jak będzie zachowywała. Się będzie grać. A też się pięknie kręci. Dobra, dawaj. Chciałam powiedzieć, nie tak, 5-5. 5-5, faktycznie. Chciałam powiedzieć, że tym jest trudniej. O nie, ale wykorzystałaś mój moment nieuwagi. Ja mam 5 punktów. Nie miałam pojęcia, że to tak poleci. Sylwia ma dobrą taktykę. O nie, 7. Ja mam cały czas 5. Szybka rozgrywka, widzę, tutaj jest. A chciałam powiedzieć, że gwiazdką jest trudniej. O nie, 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 nie. Nie, jeszcze dalej trzeba. Dobra, kolejny punkt, kolejny dla punkt dla mnie. Dobra, teraz czas na moją czerwoną gwiazdeczkę, teraz nią zagramy. Ile masz punktów? Ja mam cały czas 5 niestety. A ja mam 8. Dobra. O, nie! Jak ona tutaj zakręciła! Fajnie. A może te czerwone mi bardziej służą, słuchajcie. Nie, ja tutaj, słuchajcie, zemsta teraz. Zemsta! O, Sylwia przyspieszyła! O nie! Koniec, ja mam 12. Ja już widzę, że ten twój suwaczek dobiega do końca. Dobrze! Samobój! Samobój! Jak tak punkt można? Dla mnie, 11 punktów mam. Chyba to wygrasz, coś czuję. Nie. Lepiej ci teraz idzie. Wcale nie. Tak. Jest, 12! No i jest remis. 13. Widzisz, jak to szybko się odgrywa? Ach, obroniłam to. Brawo! Rany, no mam wrażenie, jakbym grała w prawdziwego Cymbergaia. Aż się boję, że tutaj w ręku w palce dostanę i trzymam tak wysoko to. Ale jest kolejny samobój, 13 punktów. 13. Znowu mamy remis, tak? Tak, tak. Jeszcze tylko 2 punkty i będzie zwycięzca. Luigi czy Mario? Jest! Kolejny punkt dla mnie, mam 14 i ja proponuję wymienić może na tą standardową, na dobra, ostatnie dawaj. Punkty. Czerwona, uwaga. To jest piękny żółwi. Albo teraz wygrasz, albo ja cię dogonię jakoś. Dobra. Yeah! Wygrałam!
Wygrałaś! 15 punktów dla brawo. Mnie! Trudno, przegrałam, ale oczywiście gratuluję Izie, no bo jej Luigi dzisiaj dał radę. Za chwilę Iza jeszcze tutaj wpadnie, bo ja teraz moją grę zamieniam na coś innego. Tym razem będziemy mieli taką gigantyczną planszę. Sylwia pokazała mi już zrobioną planszę, także ta rozgrywka będzie mega ciekawa. Poprzednio udało mi się wygrać, także zobaczymy, jak pójdzie mi tym razem. No właśnie, widziałaś, co jest na tej planszy? Tak, widziałam. Mamy takie specjalne krążki do gry. Mówiłaś, że to jest podobne do czego? Do takiej wieży, którą się zbijało. No i właśnie. Tutaj mamy takiego przeciwnika właściwie, którego smoko dinozaura, którego musimy powalić, a powalimy go dzięki takim obrotowym, o, tak jak Wam teraz zaprezentowałam. Takim naszym postaciom, musimy je po prostu naładować. Aby się przesunęły do końca. Aby się przesunęły i ten, kto załaduje ją do końca, ten wygrywa, bo przeciwnika zrzuci na drugą stronę. Ja oczywiście zaczynam od tej strony, bo to jest czerwona strona, gdzie będzie Super Mario i mamy tutaj taką fajną figurkę i ją sobie tutaj mocujemy. To jest mój zawodnik. A mój Luigi wędruje tutaj w swoje miejsce i też będzie dzielnie walczył. Tak, musimy przesunąć przecież te nasze znaczniki do na sam koniec. Dobra, no już są. Dobra, i zaczynamy zabawę. Tutaj uwaga, są nasze joysticki. To jest runda numer 1. Został powalony, no i wylądował po twojej stronie, więc punkcik dla mnie. No i może zróbmy tak, że ten, kto zdobędzie 4 punkty, to wygrywa, dobra? Jestem za. Dobra, czas teraz odkręcić tutaj te nasze śruby w ten oto sposób. Stawiamy naszego zawodnika, może plansza teraz, o, w ten sposób niech będzie. I uwaga, uwaga, zaczynamy! Runda numer 2. Szybka rozgrywka i tym razem ten smoko-dinozaur jest po mojej stronie. Udało się. To jest 1:1. Z powrotem go kładziemy, odkręcamy i przyznam szczerze, że to wcale nie jest takie łatwe. Naprawdę, wygląda bardzo prosto, ale trzeba się nawet bym powiedziała, że jest trudne, tak. Więc teraz ja stawiam punkt, to teraz ja zaczynam. Uwaga, uwaga. Runda numer 3. Runda numer 3. Tak to się prezentuje, zobaczcie, spadł tutaj na moją stronę, czyli jest 2:1 dla mnie. Dobra, to lecimy dalej. Tadam, tadam. Czas na rundę czwartą. Czwartą już. Trzy do jednego. No i został Ci już tylko jeden punkt. Dobra, teraz podnosimy to. Ramię na prosto. Najpierw musimy rozwinąć. To odkręć. Zaczynamy kolejną rozgrywkę. Może to być ostatnia rozgrywka, bo mogę wygrać i zdobyć 4 punkty, ale kto powiedział, że Sylwia nie zacznie mnie gonić? Także runda piąta. Czas start! Zobaczcie,
Zobaczcie, co się wydarzyło. No nie wierzę! Mamy chyba zwycięzcę! Wygrałam, a raczej wygrał Luigi. Zobaczcie, jak się cieszy. On już chce tutaj do Was się wydostać i triumfować swoje zwycięstwo! Ta-dam! Koniec! I jestem dzisiaj wielkim przegranym razem z Super Mario. Ale nie! No tak, dobrze mi poszło. Mówię to szczerze, ale wcale się tak mocno nie cieszę. Wolałabym, żebyś ty też coś wygrała. A która gierka była lepsza? Zdecydowanie Thunderguy. Dla mnie również. Wy, kochani, również piszcie to na dole w komentarzu. Myślę, że gry Super Mario w ogóle są wszystkie fajne, tak więc zachęcamy Was serdecznie do zabawy, do w ogóle rywalizacji właśnie z takimi grami. Dajcie znać też, jak Wam się podobają nasze rozgrywki. Pa, pa! I'm not the one who's running out of time.